porozmawiajmy o filmie Nieplanowany. Film przekazujący dobre wartości. Miło się na niego patrzało pod względem technicznym, ale nie odbyło się bez pewnych absurdów. Ale o tym za chwilę. Czy w filmie znajdziemy drastyczne sceny? Nie. Wszystko jest wszystko. Aborcja. Pokazana jest tak, że wiadomo, o co chodzi, ale nie jest to pokazane w brutalny sposób. Jest też to film niebanalny, no bo często jak oglądamy komedie romantyczne, to wiemy, jak to się skończy i wiemy mniej więcej, co będzie. I w tym filmie też był taki jeden moment, w którym sobie pomyślałam, okej, dobra, to już wiemy, co będzie przez kolejne 15 minut, a było całkiem odwrotnie. A, i a propos sądu, bardzo mi się podobał ten strój, który miała główna bohaterka na sobie, także jak będziecie oglądać, to zwróćcie na niego uwagę. Również czerwony, jak ja dzisiaj. Dobrze, to teraz powiem o tym absurdzie, który miał być akcentem humorystycznym, ale myślę, że jednak wyrządził więcej szkody, szczególnie w głowach młodych kobiet. Jest to moment porodu pokazany. Jak ma się 2 cm rozwarcia, to się nie prze, bo to jeszcze nie przyszedł ten czas. A potem było pokazane 22 godziny później, jakby ona się tak męczyła przez 22 godziny. O, mama mia, jak coś nie jak poród wygląda, to może się przestraszyć. No i jeszcze co mi się nie podobało, no to ci bohaterowie, którzy no byli wierzący, tak? No to obchodzili Halloween, no to mi się gryzie z wiarą. I cieszę się, że mogłam pójść do popularnej sieciówki w godzinach dostępnych dla człowieka pracującego, bo z takimi filmami to nie zawsze jest takie proste. Film budujący. Na początku, jak go oglądałam, pomyślałam sobie, że mamy jeszcze w świecie dużo do zrobienia. Ale no właśnie, budujący, napawający nadzieją i warte polecenia.